właśnie widzimy pokaz sikawki konnej z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku. Dodam, że sikawka konna została zakupiona w 1900 roku przez społeczność z Beska. Następnie została przekazana na wyremontowanie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku i została wyremontowana przed 2008 roku i do dnia dzisiejszego jest na stanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku. Witamy bardzo serdecznie. Przeczytam skład drużyny. Dowódca drużyny Zbigniew Lipała. Bardzo serdecznie witamy. Woźnica Jacek Oleniacz, następnie Roman Adamski, Grzegorz Mokrzycki, Andrzej Stabryła i Edmund Szyniec. Pierwszym zadaniem, jakie drużyna dostała do wykonania, jest dokonanie precyzyjnego przecięcia. Nic się nie stało. Brawo ogromne dla drużyny z Komendy Sanoka. Jeszcze troszkę. Brawo! A konkurencja polega na pokonaniu slalomu. Drużyna pokonuje slalom, trzymając w rękach drewniane belki, tak aby nie naruszyć stojących słupków. Czekamy na czas. Konie na czas pompowania wody ze zbiornika zostały wyprzęgnięte. Teraz trzeba z powrotem zamocować dyszel i przypiąć konie do... ...w Sanoku o poprowadzenie ceremonii dekoracji zwycięzców. Te konie naprawdę są waleczne niesamowicie i nie tylko te dwa kuce, ale z zasady kucyki są tymi, które nie odmawiają. Pomóżcie tam może jednym. Proszę jeszcze bliżej tym zaprzęgiem tutaj podjechać. I bardzo proszę, proszę Państwa, w tej chwili tą nagrodę, wyróżnienie
wręczy pani wojewoda, pani Alicja Wosik i pan prezes Okręgowego Związku Łodowców Koni w Rzeszowie, pan dr Władysław Brejta. Proszę Państwa, flo to te kotyliony, to jest taka nagroda dla konia. Natomiast puchar jest nagrodą dla ekipy. Brawo! Gratulacje od pani wojewody. Przyjmuje dowódca drużyny Ochotnicza Straż Pożarna Nowosielce. Ekipa ze Słowacji, ze Świdnika. Prosimy o podjazd na uprząż Chomontowa z okuciami. I cały pojazd okazale bardzo się prezentował. I prezentuje nadal, jak tutaj widzicie, przed całą sceną i publicznością. I również nagroda i wyróżnienie puchar i flo. Prosimy luzaka do konia, żeby ktoś stanął przy konia, bo to jest taki moment zawsze trudny. Wśród wyróżnionych znalazła się Ochotnicza Straż Pożarna z Chorzowa, powiat Jarosław. Bardzo proszę o podjazd ekipy. Ekipa oceniana był tutaj również jak poprzednich styl, przygotowanie, wygląd koni, uprzęż, dopasowanie. Widzicie Państwo okucia, ma bite takie ćwieki, ale i pięknie stylowo prezentujący się pojazd. Starań do tej pięknej, okazałej tutaj pokazowej uroczystości. Mierzyliśmy czas z wykonywanych zadań, ale również i precyzję i dokładność wykonania. Zmierzyliśmy czas, pomierzyli żeśmy metrem dokładność. A o wręczenie nagród i złożenie gratulacji proszę wszystkich szanownych naszych zaproszonych gości. Podziękujmy brawami drużynie z Chorzowa, która jak co roku przyjeżdża na nasze zawody. Drużynę z Nadola. A teraz proszę o wystąpienie reprezentacji drużyny z Głębokiego. Gorące brawa dla drużyny z Głębokiego. Pożegnajmy ich. Drużynę z Mymonia, a proszę już o podjazd drużyny z Posady Jaćmierskiej.
żeby zobaczyć dokładnie, co się dzieje. Brawo! Brawo! Drużynie ze Słowacji za przyjazd, za duże zaangażowanie w dzisiejsze zawody. Zapraszamy już na następne. I proszę o wystąpienie drużyny z Odrzechowa. Brawa dla drużyny z Odrzechowej. Gorące brawa, gospodarz tego terenu. A już zapraszam drużynę ze Zbojsk. Drużynę ze Zbojsk za dzisiejszy udział w zawodach. Wystąpienie drużyny z Pielni. Pielnia odprowadziła już zaprzęg, została cała załoga, by reprezentować. Konie chcą iść na trasę, jeszcze raz pokonać. Udało się podjechać. Proszę Państwa, ja tu właśnie z formalnością z tamtego roku. Byliśmy tutaj bardzo przyjęci w tamtym roku i mieliśmy zabrać kota. I ta dziewczyna, który był jej kot, my na nią dzisiaj czekaliśmy, bo my mamy właśnie dla niej nowego, pięknego kota. Zaprzęgowi. Wspaniałą, wspólną zabawę. Dziękujemy pięknie. Dzięki. Chciałem jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim drużynom, pogratulować. Myślę, że wszyscy są zwycięzcami. Ważny jest udział w tych zawodach i to, co się działo dla Państwa, żeby można to było poglądać. Szanowni Państwo, te nagrody zostały ufundowane z Europejskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Urząd Marszałkowski. I jeszcze raz chciałem serdecznie podziękować Urzędowi Marszałkowskiego za sponsorowanie tych nagród. Tak jak wcześniej mówiliśmy, wśród nas są starostowie ze Słowacji. I w związku z tym chciałem przekazać na ręce panów starostów podziękowanie i taką statuetkę tutaj, która tu się prezentuje, sikawki konnej, z myślą, że za rok ze Słowacji będzie więcej drużyn. Nie tylko ze Świdnika, ale to zmobilizuje panów starostów, że za rok będziemy obserwować jeszcze więcej drużyn ze Słowacji. Jeszcze o głos prosiła pani wicewojewoda, pani Alicja Wosik. Bardzo proszę, pani wojewodo. Tak króciutko na podsumowanie zawodów. Szanowni organizatorzy,
drodzy gospodarze, szanowni goście z kraju i zagranicy. Mieliśmy dziś okazję zobaczyć to, co w strażach pożarnych jest najlepsze, w strażach ochotniczych i zawodowych, bo nie tylko ratują życie, zdrowie, imienie mieszkańców w sytuacjach pożarów, powodzi, podtopień, huraganów, ale też, jak mogliśmy się dziś przekonać, są znakomitymi przekazicielami polskiej tradycji. Wykonują kawał dobrej pracy wychowawczej, patriotycznej, również na rzecz naszej ojczyzny. Bo to, co dzisiaj zobaczyliśmy, to był przegląd tego, czym żyła Straż Pożarna przed dziesiątkami lat. Historyczne mundury, historyczne zaprzęgi, historyczne sprzęty. To naprawdę dużo trudu trzeba włożyć, by utrzymać to wszystko, przygotować, odrestaurować, więc wielkie podziękowania dla wszystkich drużyn, jednostek, którym chciało się włożyć ten trud, które poświęciły czas społeczny, swój własny pomysł i swoje zaangażowanie w to, żeby przygotować się do dzisiejszych zawodów. W setkach, a nawet tysiącach polskich miasteczek, miast i wsi. To ochotnicze straże pożarne są często tą ostatnią organizacją, która łączy i wychowuje zwłaszcza młodzież, co ma ogromne znaczenie w duchu polskiej tradycji, naszej polskiej, narodowej. Potrafią zgromadzić pod jednym mundurem, pod jednym sztandarem wszystkich wartościowych ludzi i wychować ich na wartościowych obywateli, za co serdecznie dziękujemy. A dziś na dodatek z humorem, z honorem, z kolorem i ze strażacką fantazją stworzyli dla nas wspaniałe widowisko, na które zapraszam, myślę, już jako współgospodarz województwa, także na przyszłe lata. Wszystkiego dobrego, miłego wieczoru. Dziękujemy serdecznie wszystkim Państwu za zakończenie tego fascynującego turnieju strażackiego. Za chwilę na estradę wejdzie zespół Czaci Worba. Proszę o chwilę cierpliwości, ponieważ ta ceremonia wręczania nagród trochę się przedłużyła i zespół nie miał jeszcze czasu, żeby rozłożyć instrumenty i przygotować się. To chwilę. Worba. Nie będę opowiadał, bo za chwilę Państwo usłyszą. Zresztą mogli się już Państwo zorientować po tych kilku wprawkach, próbach jakie mogliście usłyszeć. Przypomnę tylko, że Czaci Worba znaczy po cygańsku szczera mowa. Cyganie uważają, że słowo może kłamać, a muzyka nigdy. Dlatego tak nazywają muzykę właśnie. Szczera mowa. Czaci Worba. Się oficjalnie z Państwem przywitać. Witamy serdecznie. Dobry wieczór, Rudawka! Zespół Czaci Worba już oficjalnie meldują się na scenie. Przyjechaliśmy do Was z Lublina, a przywozimy muzykę idealną na taki słoneczny, upalny dzień jak dzisiaj. My w przeciwieństwie do strażaków nie będziemy gasić, ale będziemy rozpalać mieszanką bałkańsko-karpacko-cygańską. Na początek słuchajcie trochę od cyganów z Polski, a wymieszaliśmy to również muzyką od cyganów z Rumunii i Rumunów samych w sobie. Żok. Trzy literki, proste słowa po rumuńsku znaczy
taniec, a ten taniec zatytułowaliśmy dla was z myślą o was tańczących tutaj, bo jest mnóstwo miejsca przed sceną, Żukę Drog!